Witam tu Andrzej z witryny świat ducha. Dzisiaj temat, czy wzięłaś do siebie ogień z piekła narcyza? Jako że ja trochę się zajmuję duchowością, to chciałbym wam powiedzieć, jak to wygląda od strony duchowej i energetycznej takie przebywanie i relacje ze sobą narcystyczną. Mam to zresztą za sobą, też nierzadko nie było. Osoby wrażliwe, osoby wręcz silne wewnętrznie, pod względem tego, że posiadające duże energie wewnętrzne, są bardzo chętnie brane na ofiary przez ciemne siły duchowe, przez narcyzów, dlatego że. No, jeżeli ktoś ma dużo do zaoferowania, dużo energii, dużo na dużo go stać, no to jest wspaniałym źródłem zasilania. I na tym to mniej więcej polega. Dzisiaj będzie temat inspirowany filmami Jacka ze Studia Yahu. Szczegóły podam w Opisie filmu, jakby ktoś chciał tam pooglądać, posłuchać jego filmów, zapraszam, bardzo ciekawe. Natomiast dzisiaj powiem o tym, jak to się ma, że mamy kłopoty właśnie w relacjach z osobą narcystyczną z punktu widzenia właśnie przepływu energii. I jest to jakby też odniesienie do takich y, dosyć głębokich y, podstaw naszej kultury duchowej, y, ponieważ to jest jakby, jak to mówią, nasi ojcowie o tym wiedzieli. Tyle, że no, nas o tym nie za bardzo uczą, więc potrzeba nam się ponownie jakby z tą wiedzą. Spotkać dzisiejszy obrazek są to zeskładowane kontenery koloru czerwonego, nieprzypadkowo czerwonego, ponieważ właśnie tak się też wyobraża piekło, że piekło piecze ogniem. Także tutaj czerwony kolor to jest kolor ognia, a z kolei Zeskładowanie tych kontenerów pokazuje to, że to są energie zestalone, to są energie zeskładowane, których niełatwo jest ruszyć. I trzeba dopiero do góry te poszczególne kontenery jeden po drugim wyciągać, żeby to oczyścić, żeby ten plac oczyścić z tego z tego zeskładowanego ognia, można by powiedzieć. Zacznę od tego, od relacji z osobą narcystyczną, od tym, od te, później co, co, kim są ciemni, kim jest narcyz, jak nasza dusza ma, jaką ma nasza dusza relację z tym osobnikiem narcystycznym, dlaczego się podporządkowujemy? Jak to wpływa na naszą energetykę i co z tym zrobić, na koniec powiem. Więc tak, w relacji z narcyzem możemy być w różnych relacjach. Może być to związek z partnerem, z partnerką, może być to małżeństwo. Narcyzem może być rodzic, ojciec czy matka. Może być szef, może być dziecko też narcyzem. Widziałem niejedno dziecko, które miało symbionty tak? i było po prostu nieugodowe skrajnie nieugodowe, jak to narcyzi są nieugodowi. I po prostu dla, dla rodziców stanowiło mega wyzwanie. Oczywiście dusze rodziców zapewne też. W tym momencie coś tam miały z przeszłości, w tym. Także relacja z narcyzem zewnętrznie wygląda fajnie i dlatego też ludzie się na to nabierają. Natomiast, tak jakby brać wewnątrz siebie, w środek, popatrzeć się, co to jest, to jest to taki duchowy podstęp. Jest to taki duchowy podstęp, który ma za zadanie, Ograbić ofiarę z energii, z życia, z radości, z chęci do życia. Wszystko ma iść ku osobie narcystycznej i ją wspierać. Jest to do, duchowy postrz, podstęp, o którym nie jesteśmy ostrzegani. Religie nas nie ostrzegają. O, tak ogólnie o, mówią, o, źli ludzie, tam coś kiedyś ktoś powiedział, że jest diabeł jakiś, ale teraz to wiecie, to są inne czasy. No, są inne czasy, jeżeli się mówi, to w, w mówieniu są inne czasy. Natomiast realia duchowej samsary się nie zmieniają od tysiącleci. I się... I ciemni tak niespecjalnie nie się zmienią, to oni, oni za dużo by mieli do stracenia. Także na Narcyza warto patrzeć jako na osobę, którą, której dusza jest w szponach ciemnych sił duchowych. Realnie to tak, jakbyśmy my kleszcze, jakieś takie wielkie kleszcze, wzięli tamtą duszę i ona cierpi. Wielokrotnie można obserwować, jak, jak narcyzi są pobudzeni, wściekli, gniewni. Ta nieugodowość ich jest prostym przedłużeniem właśnie tego, że oni są już na skraju rozpaczy, na skraju wybuchu. Oni chcą mieć na kogo wybuchnąć, bo nie, nie są w stanie nawet dojrzeć. Tych praw prawdziwych swoich oprawców, czyli ciemne siły duchowe. Nie są w stanie, bo im dusza zabrania. <laughs> przepraszam. Dusza im to zabrania. Natomiast kierunek patrzenia się osobowości skierowany jest na zewnątrz u narcyza. Do środka się nie popatrzy. Ale już na zewnątrz taki tylko szuka. Od kogo mógłby dostać zasilanie i na kim mógłby się wyżyć. Jakie to są siły, które ich wspierają? To są istoty, energie, które nazywam ciemnymi siłami duchowymi. A Jacek ze studia Yahu mówi o tym, że to jest duch. Czy duchy, których światło, czyli ta istota duchowa, która się zapadła z powodu degradacji, deprawacji, profanowania i odłączania się od źródła, odłączania się od Boga, jak ktoś woli. Czyli to są te, jak to mówią, upadłe anioły. Co by nie powiedzieć. I ci ciemni potrzebują zasilania, no bo bez zasilania to oni pff, niestety, ale zaczynają przestawać funkcjonować. Oni może nie, nie zginą, bo, bo są złożeni z, yy, co ciekawe, natura ciemnych jest boską naturą. Natura diabła, szatana jest boską naturą i to przyznaje. Kościół katolicki wręcz. Kiedy słyszałem właśnie wypowiedź takiego jednego bardzo znanego egzorcysty amerykańskiego Czata Bergera i jawnie mówił, że no te diabły, które on, on tam wygania, no to trzeba z szacunkiem, bo ich natura jest boska. To są anioły. To są anio anioły, tak jak się. Ludzie modlą, Anioele Boże, pomóż mi coś tam, coś tam, tak? I tutaj to na kolanach, a tam to już, no właśnie, trzeba też szacunek mieć. I jak tutaj mieć szacunek do kogoś, kto, kto jest agresywny, arogancki, wściekły, bezlitosny wręcz często, tak? I, 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 i oszukuje, no to trzeba naprawdę mieć duży. Poziom inteligencji duchowej, żeby zobaczyć, jak i do kogo się odnosić, jak do kogo się zwracać w jaki sposób. I umieć to mieć umiejętności. To nie jest taki hop. Prawda? Dlatego na audycję ten nagrywam, i w miarę jakoś się dzielę tymi moimi spostrzeżeniami. Także osoba narcystyczna. Zasila, jest takim, e, taką wtyczką tutaj w ten świat od, od ciemnych, bo ciemni sami się nie, nie będą aż tak chętnie wcielać, chociaż mogą czasami, i takie wcielone istoty ciemne to się nazywają nefili. Znam kilka osób takich. Ale to są bardzo potężne jednostki ludzkie, można powiedzieć, z bardzo potężnymi energiami i bardzo dobrze przyjmowane, co ciekawe, jako, jako ludzie, dobrze są postrzegani w kręgach, dajmy na to, zawodowych. Tak? Czy, czy są to osoby atrakcyjne? Nie ma. Niemniej są to z rzadka, bo z rzadka, ale są wcieleni po prostu ciemni też. Ale zwykle nie są to bezpośrednio wcieleni, tylko że właśnie osobę ludzką traktują jako takiego emisariusza, taką wtyczkę. Ja to nazywam że ta wtyczka to w tego narcyza to jest, się nazywa krokodyl. O tym możecie poczytać sobie na mojej witrynie. Tam jest ileś. Tekstów o tym. I tak cynarci bardzo często są ludźmi bez ducha. To znaczy, że nie mają osobistej refleksyjności, przez co nie będą się przeciwstawiać ciemnym siłom duchowym, w ogóle nie będą zastanawiali się nad sferą duchową i, i to, że są pod. Yy, parasolem ochronnym ciemnych, to w ogóle im do głowy nie przyjdzie. Oni będą uważać, że właśnie z nimi jest wszystko w porządku. Narcyzi w ogóle nie chcą iść na, na żadne terapie. I, i, I w ogóle psycholodzy to potwierdzają, że, że to, to są osoby nie, 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 chcą, nie, nie będące w ogóle zainteresowanymi. Tak, no bo sobie dobrze radzą, no to o, o co chodzi, nie? Natomiast co z naszą duszą, co z nami jest? Jeżeli mamy kogoś takiego jako, jako przeciwnika, jako jakiegoś partnera, kto, kto, kto chce zdzierać z nas skórę, kto, kto chce nas podporządkowywać sobie w bardzo, bardzo przemyślny sposób. Podstępny i oszukańczy. Trzeba to podkreślać cały czas, bo tam nie ma litości. To, to, sprawa litości to jest kwestia posiadania serca i działania na energiach serca, natomiast tam to jest za, zabetonowane. Ja mówiłem o tym, że, że narcyz jest jak w czołgu. Tak? Także on, on nie, postrzeg nie postrzega ludzi. Jako ludzi, tylko jako obiekty. Jako obiekty, i jedynym człowiekiem, który żyje w świecie narcyza, jest on sam. Tak naprawdę, bo on tylko sobie, oczywiście nie w osobowości, ale pod, podświadomie, on tylko sobie daje prawo do przeżywania, do tego, że on coś czuje. I to jest najważniejsze, że on coś czuje. To jest najważniejsze na świecie. A to, że są inni ludzie, no to, 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 to jego to, to mało obchodzi. Jego mało obchodzi, ma wywalone zresztą. To, tam niektórzy właśnie tacy, jak to mówią, zdiagnozowani narcyzi na YouTubie to opisują, że to, że, że inni ludzie to to takiego narcyza nie obchodzą. Ale tak podkreślam, to nie jest na zewnątrz, to nie jest jak to po angielsku face value, czyli to nie jest osobowość. Z, po, z poziomu osobowości ci ludzie są świetnie socjalizowanymi osobnikami, świetnie przystosowanymi do życia. Nawet lepiej niż ci of którzy są ofiarami narcyzów. Także tutaj no można powiedzieć osobowość u narcyza nie pokazuje prawdziwego stanu tego co jest pod nią. To też jest oszustwo. Tam mało co nie jest oszustwem <śledziny> naprawdę. Także nasze dusze, nasze automatyzmy, nasze programy automatyczne są od dzieciństwa uczone, żebyśmy byli dobrymi ludźmi, żebyśmy pomagali innym, żebyśmy byli układni i tak dalej. I jeżeli jesteśmy wrażliwi, to możemy niestety zrobić, zacząć to robić własnym kosztem. Jakże paradoksalne i żałosne jest to, że już nasi właśnie, własni, właśnie rodzice mogą być tymi, którzy pierwsi nas będą wykorzystywać i nadużywać. Rodzice dziecka mogą być narcystyczni i rodzice dziecka mogą je nadużywać. Mogą patrzeć się tak wewnętrznie, w duszy na to dziecko jak na lalkę, jak na, na, na automacik taki, na małego robocika, który ma ich zadowalać, które to dziecko ma ich y, wspierać, które ma dawać im no chociażby Argumenty do tego, że, że ich życie jest w porządku, że jest fajne życie, że mają fajne dzieci, no to się pochwalą, no to już wzmocnią siebie, tak? Że dziecko to jest parentyfikacja, czyli dziecko służy rodzicowi. Dziecko jest w służbie rodzica pod tym względem, że wzmacnia ego rodzica, wzmacnia poczucie. Dobrost dobrego samopoczucia rodzica. A z kolei, jak dziecku nie wychodzi, na przykład w szkole, to rodzic ma na kogo wyżyć się w swoim gniewie, na kogo gniew opuścić. Także tutaj to też jest właśnie część tego ognia. Z piekła narcyza. A narcyz przeżywa piekło w sobie, ponieważ to światło, boskie światło, które upadło razem z upadło nie, upadającymi aniołami w tych upadających aniołach jak się mówi, że się zapadło. Że to już nie jest światło, ale się zamieniło w ogień, i że to nie oświetla, tylko pali. I, i piekło to jest miejsce, gdzie jest, gdzie, gdzie jest odczucie pieczenia, a pieczenie jest czymś bardzo nieprzyjemnym, stąd i oczywiście cierpienia. Także polski język jest piękny pod względem właśnie opisowym sfer duchowych. Ja bardzo lubię te. Opisowe słowa polskie, ponieważ one bardzo dobrze potwierdzają nasze, nasze przeżycia. Także narcyzm jest nierefleksyjny i będzie chciał wykorzystywać, nadużywać partnerkę, partnera, dziecko, kogokolwiek tam będzie miał w relacji. I ten, ta ofiara osoby narcystycznej, kiedy będzie w nim relacji, będzie miała na celu mu pomóc. Czyli będzie miała na celu wziąć na siebie część z tego, z czym narcyzm sobie nie radzi. I to będzie takie implikowane, nie będzie powiedziane jawnie. Narcyz bardzo nie chce po, po, pokazywać i jawnie poka mówić tego, co będzie z ofiarą robić, bo ofiara mogłaby się bardzo łatwo zorientować i zbuntować. Ale jak nie powie, to może w cudzysłowie zaczarować energiami właśnie tych ciemnych sił zaczarować. Zrobić czary na ofierze, i ofiara będzie, będzie chodzić jak, jak w zegarku. I stąd są też i te relacje, które jest w których jest wiązanie traumatyczne, czyli trauma bonding. Syndrom sztokholmski. Także ciemni oszukali duszę narcyza. I dusza narcyza jest w piekle. Literalnie. A że to jest bardzo bolesne, to narcyz chce się podzielić z innymi ludźmi, właśnie nie tyle światłem, co cierpieniem. Ten człowiek, czy to alkoholik, czy to narkoman, czy to. Czy to patologiczny rodzic, czy to patologiczny partner chce się z otoczeniem podzielić ogniem z piekła, które ma w sobie, które nosi. Bo on sam czy ona sama nie jest w stanie tego wytrzymać. I tak pięknie nęci, żebyśmy tylko wzięli, żebyśmy tylko byli dla niej, dla niego, żebyśmy. Wzięli ten kontener. Tutaj mam drugi obrazek, taki nieprzycięty, żebyście zobaczyli, jaka to sterta tych, tych kontenerów jest. To jest totalna sterta. I to czasami może być, że to jest sterta rodowa, czyli może być to dług wielopokoleniowy, że te najniżej stojące kontenery były już przez jakichś pradziadków, prababcie składowane. A kolejne kole pokolenia się dokładały. Nieświadomie. A my, my mamy co? Przejmować to wszystko? Całą schedę? Oj, tutaj ciężko jest, prawda? I zobaczcie, że z czasem, z czasem kolejne pokolenia mają generalnie Ciężej, ponieważ cały, no może cały to przesada, ale większą część czy dużą część długopokoleniowego biorą dzieci. Automatem. Z tego powodu, że dzieci są wdzięczne za rodzicielstwo, za, za to, że dzieci kochają rodziców, że, że są do nich przywiązane, że yy, no, bez rodziców no to dziecko yy, ma wrażenie, że zginie. I bardzo często ma rację, że, że y, jeżeli by się nie, w cudzysłowie nie słuchało rodziców, to by po prostu w niektórych przypadkach mogło zginąć, albo przynajmniej bardzo mocno y, stracić na życiu. Tak. Także w relacji z narcyz, narcyzem. Dziecko chce wziąć na siebie część z tego, czy, z czym sobie rodzic nie radzi. I jak ciemnie oszukali duszę narcyza i światło mocno opadło i jest ogień, to ten ogień jest przelewany jako energia do, do innych ludzi. Do dzieci, do partnerów. I później te osoby wokół narcyza same mają... Cierpienie wewnętrzne same mają sporo do, do roboty. I dajmy na to, muszą, muszą chodzić na terapię, muszą się zastanawiać, co tu zrobić z własnym życiem, bo jest kiepsko. To jest właśnie to, że jest ogień, jest cierpienie przejęte od osoby narcystycznej. Także osoby naiwne podporządkowują się, biorą część ognia i, i, i wręcz nawiązują stałe łącze z tą osobą narcystyczną. Czyli pierwszą rzeczą jest odkleić się, odspawać się, zerwać to stałe łącze, zabronić dalszego obciążania tymi ciężkimi, tragicznymi energiami. To nie jest takie łatwe, ponieważ dusza ofiary jest przekonana bardzo o tym, że jest to słuszne. To jest paradoks. To właśnie jest podstawa syndromu sztokholmskiego, że dusze ofiar są przekonane, że powinny właśnie być związane z agresorem. I trzeba nie, nie, nie lichego. Działania bardzo intensywnego, często długotrwałego, żeby, żeby po prostu się to odkleiło. Bardzo często bazuje to na urazie, ten, ten, to sklejenie. Ludzie sobie myślą, o, on mi, czy ona mnie poniżyła, zrobiła mi krzywdę, no to ja się od niej. Odetnę się od niej, uwolnię się i będzie już wszystko fajnie i będzie, będzie mi miło. I tak, tak życie będę prowadzić. To są bardzo prostackie, często wnioski, bardzo uproszczone. Dlaczego? Dlatego, że jest w duszy bardzo często uraza i trauma bonding czyli łączenie Traumatyczne, związanie traumatyczne do agresora jest bardzo często związane z bardzo dużą ilością cierpienia, doznanego cierpienia. I jest duża uraza, i dusza mówi: Ja nie chcę odpuścić, ponieważ chcę odpłaty, ponieważ chcę na przykład, żeby mnie narcyz przeprosił to jest jakby to jest jedno z naj, najłatwiejszych rzeczy, ale żeby na przykład żeby ten narcyz odpłacił, wyrównał, jeżeli zrobił krzywdę, niech wyrówna pozytywnymi działaniami, tak? Osoby ofiar Ofiary narcyzów bardzo często głębi, głęboko w duszy mają takie przekonanie o, o, o tym, że nie odejdę, póki nie odpłaci mi dobrem. Tyle mi zrobił złego, niech teraz dobrze, dobro mi robi. No niestety, ale dusze tych osób są nierefleksyjne, oni te dusze nie wiedzą, że osoba narcystyczna nie jest w stanie sama z siebie przyznać się, że zrobiła krzywdę komuś, że zrobiła błąd. Już w ogóle samo, sama rozmowa o narcyzie, o tym, że, że zrobił błąd, jest nieporozumieniem, bo, bo zaraz cię zakrzyczy, zaraz będzie wściekły. To, co, co nazywane jest wściekłością narcystyczną, zaraz to kruche jego ego za, zaraz zostanie naruszone, i, i, i tam po prostu od razu ciemni przychodzą na pomoc, i zaraz jest atak. Kolejny atak. No co ty sobie myślisz? Jak to? Jak ty mnie tak nazywasz? Zastanów się, co ty mówisz. To, to w rodzinach takie kłótnie są. Jeżeli jest to na przykład szef, to szef bardzo często w pracy będzie o wiele prostszy sposób, po prostu wywali pracownika, nie będzie słuchał go, bo po co ma słuchać pracownika, który zaburza mu jego spokój, w miarę spokój, bo tam nie, nie ma spokoju, tam jest. Tam, tam są ciemne siły duchowe, to nie ma spokoju. Ale oczywiście nie będzie chciał brać do siebie jakichkolwiek uwag taki narcyz, psychopata, jak to się nazywa. Tak. Także bierzemy część ognia i bierzemy, i wręcz przejmujemy to. Sami cierpimy przy narcyzie, sami możecie prze, prześledzić to, że w, w różnych filmach na YouTube, na przykład, jest opis, jak to ofiary same z siebie wobec siebie się źle zachowują, jak same przejmują te postawy narcyza wobec siebie, tak. Profesor Sam Wagnin mówi, że to jest y, tak zwany bad object, czyli zły obiekt, Intro, introject, czyli przyjęte do siebie, do wnętrza wyobrażenie o tym, że jest się kimś złym. Dlaczego? Bo mama, bo tata tak powiedział, bo to mi wpojono, bo tak się do mnie odnoszono i ja się tak nauczyłem, że nie jestem kimś dobrym. A to było po prostu przeniesienie. Narcyz nie mógł wytrzymać, że robi błędy, to szukał kogoś, na kim się może wyżyć, no i znalazł. Czy to może dotyczyć dziecka, czy to może dotyczyć partnerki? W każdym razie, będzie ten tak zwany bad object odnaleziony, i taka osoba będzie mogła niestety. W sobie znaleźć dużo, jakby to powiedzieć, złych cech, tak, że będzie się obwiniać. Nawet jeżeli nie będzie realnie taką złą osobą, bo zwykle nie bywa, ale będzie się obwiniać, i to będzie nierealistyczne. I te wszelkie terapie, takie, jak to mówią, mówione, rozmawiane, w których. W których y, terapeuta y, stara się przemówić do intelektu tamtej osoby, ale proszę panią, niech pani bierze pod uwagę realia, niech pani zobaczy, czy pani jest taka zła, jak pani rzeczywiście na, na siebie patrzy. No to taki terapeuta po prostu w ogóle nie rozumie swojej pracy, bo terapia nie polega na y, zmianie dużej części intelektu żeby z duszą umieć porozmawiać, żeby duszę umieć żeby umieć duszy pomóc, żeby to dusza zmieniła swoje postawy. Bo tam intelekt, to tam to wiecie, to, to jest na każdym rogu jest naszego świata jest jakiś Jakieś in, informacje, które mogą zmieniać nam y, y, wiedzę intelektualną. To jest bardzo proste, ale już umiejętność rozmowy z duszą, umiejętność tego, żeby dusza się dała y, przekonać do tego, że na przykład została oszukana. No to już nie jest takie łatwe. To już nie jest takie hop. Dobrze. Także mamy potrzebę do tego, żeby się odkleić, odseparować się od narcyza. Musimy to zrobić z ducha. Z ducha, czyli z tej cząstki, która jest wyższa od osobowości i wyższa od duszy. I w tej cząstce jest to. Jest to cząstka, której natura jest boska. I tam jest prawo wolności osobistej, że my mamy jako osobna jednostka wolność osobistą. Jeżeli ktoś nie ma ducha, no to domyślam się, że tego nie zrobi. Że nawet nie będzie zastanawiał się, o co tu chodzi, bo osoby bez ducha nie mają refleksji, a tym bardziej refleksji duchowej. Naprawdę bardzo dużo osób tak, tak ma i, i, i wiem o tym, bo, bo, bo się wielokrotnie przekonałem. I takich osób ja już po prostu nie, y, nie próbuję w ogóle ani nic uczyć, ani do niczego przekonywać, bo to naprawdę nie ma, nie ma o, o czym z nimi rozmawiać. Naprawdę nie ma, nie ma sensu. On, oni mogą mieć y, wybitne. Osiągnięcia życiowe, oni mogą mieć stopnie naukowe, mogą być profesorami, oni mogą mieć super karierę, super samochód i tak dalej, a ducha mogą nie mieć i w ogóle nie ma tam roz... z kim rozmawiać. Także to nie jest takie, że tak powiem, związane z osiągnięciami. Yy, Materialnymi związanymi. I co? Co potrzeba nam robić? Potrzeba nam wznosić energię u siebie i u wznosić to upadłe światło ducha. Co to znaczy? No to tak jak się zapadało tam u narcyza to światło, tak i poprzez właśnie przejęcie tego światła do nas, my też. U siebie też mamy to upadłe, upadające, zapadające, zapadłe światło, które przeszło w taki kontener, który trudno ruszyć, który zobaczy, jak one są ustawione jeden przy drugim, jeden na drugim. I, i, i trzeba naprawdę dźwigu do tego, a, a w rozumieniu. Duchowym duchowego dźwigu. I takim duchowym dźwigiem jest podnoszenie wibracji. Najprostszą rzeczą jest oddychanie. Należy oddychać właśnie z tą intencją, że podnosimy wibracje, że podnosimy to światło upadłe, tak jak dźwig podnosi kontener do góry. Że zamiast w jakimś yy, czynie poniżającym, profanującym ob upadać to światło, obniżać to światło, my je wznosimy. Zresztą w kościele są takie momenty, kiedy oni dobrze mówią. Na przykład mówią w ten sposób, w górę serca. To jest właśnie zawołanie o, 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 o tym, żeby wznosić wibracje. Że mamy wznosić te wewnętrzne energie. Jakby o to powiedzieć nie upadać na duchu, tylko właśnie wznosić. I takim pierwszym, y, najprostszym wręcz. Y, Mechanizmem, na którym możemy polegać, są oddechy. Oddechów można robić różne rodzaje. Ważne jest, żeby nie robić sobie kłopotu z tym, żeby nie, nie, nie za bardzo napinać się, bo przez samo. Nastawanie się na siebie na to, żeby tak bardzo mocno oddychać, jakoś można też. Zwłaszcza, jak, jeżeli nie jesteśmy y, przystosowani, można sobie też y, zrobić krzywdę. A nie o to chodzi. Że ma, ma, ma być lekko ma być uwznieślenie i lekkość, i w tym momencie to światło będzie się podnosić. Także to pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, co Jacek ze studia Yahoo mówi: nie mamy wchodzić w dramaty. Nasze życie, mimo różnych <laughs> sugestii z zewnątrz, nie powinno dawać obniżenia wibracji. Potrzebujemy, żeby. Nasze życie było lekkie, radosne, mimo dramatów. Mimo tego, że ileś ludzi wybiera dramaty, a ileś ciemnych sił inspiruje do tych dramatów. Jest bardzo, bardzo mnóstwo przekazów o tym, że no, są argumenty do tego, żeby się nie cieszyć, żeby nie radować się, żeby nie być uśmiechniętym. Całe społeczeństwa chodzą ponure. Wściekłe, gniewne. To wszystko świadczy o, o obniżaniu się wibracji. To, że, to, że ludzie, ludzie po prostu są narcystyczni i, i, i w tym się lubują, no to jest to, że, że uwierzyli, że jest świat tak, taki zły, że ich własny świat właśnie taki zły jest i będzie coraz gorszy wręcz, jeżeli nie, nie zawrócą z tej drogi. Odejście od, od tego y, obniżania wibracji to jest prawdziwe nawrócenie ku wyższym energiom, ku czystym, świetlistym.